Niedawno zaczęliśmy, a już kończymy ostatnim spotkaniem wokół portretu autorstwa Olgi Boznańskiej. I ja również bardzo gorąco i bardzo serdecznie witam naszego dzisiejszego prelegenta, kustosza i kierownika działu sztuki nowoczesnej Muzeum Narodowego w Krakowie, panią Urszulę Kozakowską-Załuchę, i która nam właśnie przybliży postać Olgi Boznańskiej, jak również jej twórczość, a mamy tutaj do czynienia naprawdę ze specjalistą, bo kilka lat temu pani była autorem, kuratorem wystawy, która właśnie była poświęcona Oldze Boznańskiej. Bardzo zapraszam serdecznie do wysłuchania naszego dzisiejszego wykładu. Dobry wieczór Państwu. Tak, ten cykl zostanie zwieńczony przez chyba najbardziej wyrazistą artystkę, kobietę, która udowodniła, że marzenia bycia artystą w świecie, kiedy jeszcze, który wówczas jeszcze był zdominowany przez mężczyzn, kiedy kobiety nie zawsze mogły się kształcić w tym kierunku, jest możliwy i że należy walczyć o marzenia i one się spełniają. Baba, woło, nie cierpię malujących bab. Dłubie, nudzi, jakby pończochę robiła. Co babie do pędzla? Odmawia jej pan talentów? Jak to? Wspaniały talent, wrzeszczą. Umie rysować, znakomicie zna swoje rzemiosło i wszystko wypatrzy to babsko. To są słowa Kazimierza Sichulskiego, malarza, właśnie o Oldze Boznańskiej, które troszeczkę właśnie pokazują, jaki był stosunek do niej i przez to musiała przejrzeć, osiągnąć to, co osiągnęła. Boznańska wychowana w Krakowie, wykształcona w Monachium i robiąca karierę na przełomie wieku XIX i XX w Paryżu, była obywatelką świata i pierwszą damą polskiego malarstwa tego czasu i mam nadzieję, że może też pretendować do tej nazwy cały czas. Jej twórczość i jej życie było przykładem wielkiej kobiecej odwagi i determinacji. Podała się swoistej, trwającej latami wędrówce, ciągłym powrotom na rozdroża. Tułaczka, nieustająca ucieczka i poszukiwania jakby były jej pragnieniem i miały ziścić to jej marzenie, aby być artystką. Określiła ją epoka młodej Polski, którą ukształtowały programy filozoficzno-estetyczne, które doprowadziły do przełomu duchowego, które emanowała atmosfera swoistego fermentu i niepokoju, posiadającego u swoich podstaw zarówno poglądy Nietzschego, jak i afirmacje życia czy czynu heroicznego, a także Artura Schopenhauera, nazywana prorokiem czarnego pesymizmu. Na ziemiach Polski te programy takie schyłkowe, dekadenckie pojawiały się w poglądach Zenona Damiana Przesmyckiego, który opisywał i przybliżał Polakom twórczość Maurycego Metternicha. Największym guru epoki młodej Polski stał się Stanisław Przybyszewski, który nauczył Polaków i pokazał im wszystkie te prądy zachodnioeuropejskie. Sam po przyjeździe do Krakowa stał się takim bożyszczem krakowskiej bohemy, przyciągał do siebie krakowską cyganerię i określił tę epokę krakowskiej choćby młodej Polski. Sama Poznańska urodziła się troszkę tak ją umiejscowić i żeby było trochę dach, 15 kwietnia 1865 roku. I jej talent malarski bardzo wcześnie się objawił, bo już miała 9 lat i pobierała pierwszą lekcję rysunku u matki. Matka była francuską, Eugenia Mondao, i z zawodu zajmowała się może nauczaniem polskich dzieci, oczywiście z rodzin arystokratycznych, których uczyła i francuskiego, ale też jakieś elementy rysunku. Elementów rysunków nauczała. Ojciec był inżynierem budowlańcem. Tu Państwo widzą Olgę Boznańską i jej siostrę Izę, bo jakby towarzyszką życia podążającą śladem Boznańskiej przez Kraków i potem przez kolejne jej przystanki życiowe była jej siostra Iza. Boznańska jest
tutaj po lewej stronie na tych dwóch zdjęciach, a Iza bodajże na dwóch po prawej, to jak są one podpisane. Proszę, bo chcę pokazać. Urodziła się w Krakowie przy ulicy Piłsudskiego, w kamienicy, która dzisiaj istnieje, do której przez całe swoje życie wracała. Tu Państwo widzą widok bardzo tak poważnego ojca i pozostającą prawdopodobnie w cieniu tego ojca matkę. O, i właśnie na to czekałam. To są pierwsze rysunki Olgi Poznańskiej, które właśnie wykonywała pod okiem matki. Zachował się komentarz jej samej, która mi mówiła, że smarkata była. Miałam 6 lat i już rysowałam. Więc jak widać, każdy artysta też był dzieckiem i każdy malował z tą taką klasyczną, charakterystyczną dla dzieci manierą, bardzo takie płaskie, bardzo, bardzo kolorowe kompozycje, podpisywane przez Olgę Poznańską Nowina, bo ona była poznańska de Nowina, także to rozszerzenie tutaj wykorzystywała jako sygnaturę. Temat może zaskakujący jak na małą dziewczynkę, ale tłumaczy się to tym, że w kręgu poznańskiej, rodziny poznańskiej były różne ciotki, zakonnice, jakby mała Olga była z zakonnicami jakoś tam obeznana. No, pojawiają się całkowicie niekojarzące się z przyszłą portrecistką uwielbiącą szarości, brązy, bardzo kolorowe, takie bardzo optymistyczne, no, dziecięce kompozycje. I ze względu na to, że to był Kraków końca XIX wieku, Olga Poznańska nie mogła wstąpić do Szkoły Sztuk Pięknych, późniejszej Akademii Sztuk Pięknych, która dla kobiet była wówczas zamknięta. W związku z tym pozostawały w Krakowie prywatne lekcje, bądź u malarzy, bądź w szkole, na tak zwanych kursach u Adriana Baranieckiego. To była szkoła, którą założył właśnie pan Baraniecki, widząc potrzebę szkoły przeznaczonej tylko i wyłącznie dla kobiet. Mogły się one tam uczyć i przede wszystkim też rysunku, ale też tych dziedzin, choćby farmacji czy jakichś języków, których nie mogły oficjalnie na oficjalnych w szkołach dostępnych dla mężczyzn pobierać, choćby na uniwersytecie. Także pierwsze szlify Olga pobiera właśnie na tych kursach. To są, w tym przypadku tu Państwo widzą jakiś portret, nie jakiś, po prostu portret Sabały, naszkicowany podczas wakacji w Zakopanem. Zachowane w krakowskich zbiorach szkicowniki, na których pojawiają się właśnie takie bardzo klasyczne, nic nie mówiące o późniejszej artystce, szkice pary tańczącej. Czy wreszcie pierwszy portret przedstawiający siostrę, a więc Izę, na którym już pojawia się poznańska patrząca i doszukująca się i odmalowująca prawdy o modelu. Ta prawda malarska będzie jej towarzyszyć przez całe życie i to będzie taki wyznacznik jej malarstwa portretowego. Tu pojawia się taki dosyć sztywny jeszcze szkic. Nie wiemy, czy to jest Olga Poznańska, czy to jest jej Iza. Raczej ona w formie autoportretu przy sztalugach. I w końcu pojawiają się pierwsze, bardziej profesjonalne prace olejne. Tu zaprzyjaźniona z Olgą żona jednego z nauczycieli, pani Siedlecka. I tu już pojawia się ta Olga Poznańska, którą kojarzymy, a więc przepięknie malowana twarz, a przede wszystkim oczy. Jeżeli będą Państwo patrzeć na oczy tych postaci, w nich pojawia się cały charakter, całe właśnie mistrzostwo Olgi Poznańskiej. O, przepraszam, tu się pojawia. W Krakowie powstają również pierwsze pejzaże malowane z okna krakowskiej pracowni i wydaje mi się, że niesłychanie odważne, niesłychanie nowoczesne, bo malowane niesłychanie ekspresyjnie, całkiem inne od realistycznych, bardzo statycznych portretów. Tu Poznańska poznawała sobie na większą swobodę, może dlatego, że malowała je pewno dla siebie, że miała jakieś ambicje, żeby pokazywać pracę na zewnątrz, czy mieć jakieś zamówienia, to bardziej dotyczyło to portretów niż pejzaży.
Tu drugi, też niesłychanie odważny, kolorystycznie pejzaż na jakąś ścianę krakowskiej kamienicy. W tej moich prezentacji slajdów pojawiały się takie przybitki ze zdjęć archiwalnych, właśnie pokazujące choćby samą artystkę, to tak, żeby Państwo też wiedzieli, o kim mówimy i jak ona na kolejnych etapach swojego życia wyglądała, jak się zmieniała. Tutaj na przykład przebrana w strój japoński, a więc element bardzo modny pod koniec XIX wieku, kiedy to i Kraków, ale cała Europa zafascynowała się sztuką japońską i również tej fascynacji uległa Olga Boznańska. Tutaj już w jednej ze swoich pracowni, przepraszam, bo jakoś mi się tu przebył. I Olga Boznańska w Krakowie osiąga to, co mogła osiągnąć kobieta pod koniec XIX wieku. Ukończyła kursy Baranickiego i dalej chciała być artystką. I prawdopodobnie jej rodzina, również ona sama, podjęła bardzo odważną decyzję, bo mając niespełna 20 lat, została przez rodziców wysłana do Monachium. Monachium też nie mogła kształcić się na akademii, natomiast mogła pobierać lekcje u tamtejszych profesorów, a przede wszystkim, co ważne dla dziewczyny z Krakowa, mogła podziwiać prace prezentowane w Pinakotece z największych europejskich sław. I Monachium jest dla Olgi takim oknem na świat właśnie. Kształci się, maluje coraz lepiej, coraz bardziej profesjonalne portrety, wystawia, zdobywa nagrody i też wbrew temu, co mamy zakodowane od Boznańskiej, że była taką szarą malarką ciszy, żyjącą samotnie, otaczającą się myszami. W Monachium żyje życiem młodej kobiety. Ma jakieś romanse, urządza herbatki u siebie w domu. Jest lubiana, popularna i na pewno nie jest taką samotnicą, o jakiej myślimy, że była. Jednym z dzieł, które powstało w Monachium, był prezentowany, znajdujący się w biurach krakowskiego muzeum, portret Pawła Nauena, który, jak Józef Czapski głosił, Nauen był prawdopodobnie też jednym z mężczyzn, który się w Boznańskiej kochał, ale oprócz jakiejś wzmianki Czapskiego nie mamy na to potwierdzenia. Efektem ich znajomości są dwa portrety. Jeden, znowu nieznany nam, portret Boznańskiej, który namalował Nauen, który był malarzem. Drugi portret Nauena namalowany przez Boznańską, który został okrzyknięty przez Henryka Rodakowskiego, a więc takiego nestora polskiego malarstwa XIX-wiecznego, prawdziwym arcydziełem. I Rodakowski też lobował w Krakowie, w krakowskim muzeum, aby muzeum ten portret zakupiło do zbiorów. I tak też się stało. I był to pierwszy obraz Boznańskiej, który ona sprzedała do kolekcji publicznej. I znowu dla młodej dziewczyny sprzedanie obrazu jest jakimś potwierdzeniem, że to, co robi, oprócz tego, że realizuje marzenia, jest też, pozwala jej na jakieś życie, że nie tylko pieniądze otrzymywane od rodziców, ale również jest w stanie sprzedawać swoje obrazy, a to, że je sprzedaje, to znaczy, że one się podobają. Zresztą potem ten obraz Nauena, portret Nauena pokazuje na wystawie we Wiedniu i we Lwowie i na każdej z tych wystaw on zdobywa wysokie odznaczenia. W Monachium jeszcze powstaje portret mnicha, który dzisiaj znajduje się w Muzeum w Opolu. Też bardzo takie realistyczne studium mnicha albo Żyda, to są dwa tytuły co do tego obrazu. A także to, z czym kojarzymy tą wczesną twórczość Boznańskiej, bardzo takie wdzięczne, pełne uczuć portrety dzieci. Sama Boznańska nie miała dzieci, ale ten okres właśnie pobytu w Monachium to prawdopodobnie też jest czas, kiedy przeróżne koleżanki te dzieci mają i jakby automatycznie dzieci stają się tematem jej malarstwa. Tu pokazuje imieniny babuni, znajdujące się w Muzeum Narodowym w Warszawie. Kwiaciarki, które są w krakowskim muzeum, które są takim studium zarówno kolorystycznym, ale też zabawy ze światłem, które tutaj
pojawia się i światło, taki cień wnętrza, który zamknięty jest rozświetlonym oknem. Jak Państwo się przypatrzą, to za krzaczkiem są widoczne jakieś wachlarze japońskie, więc tutaj znowu mamy jakiś tam akcent i zwrócenie uwagi na sztukę japońską. Z kolei po lewej stronie wisi portret jej siostry, a całość dzieje się w Krakowie, który właśnie jest widoczny za oknem. Monachium też powstaje bardzo piękny, tak dzisiaj o tym mówimy, portret dziewczyny białej sukni, nazwany ze spaceru, który Dubna Boznańska przywozi i prezentuje na wystawie w Warszawie. I krytycy warszawscy piszą, że jak na studia w Monachium, to obraz słaby, słaba kolorystyka, bardzo monotonna, za dużo szarości. No i Boznańska, przepraszam, coś mi się tu... Boznańska odpowiada na tą krytykę rok później, prezentując w Krakowie tym razem i malując w Krakowie dwa obrazy, którymi udowadnia krytykom, że pracując w Monachium nauczyła się swojego fachu, bo zarówno obraz w oranżerii, ten tutaj, jak i obraz Wielki Piątek, to obrazy, które mają około 3 metrów wysokości, oba malowane takim dobrym, mocnym kolorem, bardzo realistyczne. No jeszcze tu się pojawia bardzo dostojny temat, rozegranie też właśnie różnych świateł padających, czy ze świeczek, czy z tej kaplicy w głębi. I tak nam się wydaje, że właśnie Boznańska tutaj uciera nosa tym krytykom, mówią, że ona tak potrafi bardzo dobrze malować. Też otrzymuje pierwszą pochwałę od Stanisława Wyspiańskiego, a więc znowu od jeszcze wtedy młodego, ale już bardzo dobrze rokującego artysty, trzęsącego Krakowem, bo ten portret matki, który Państwo widzą, ona pokazuje na wystawie w Krakowie i Wyspiański, co zanotował Mehofer, doszczekł obraz wśród wielu innych prezentowanych i wieścił, że Boznańska będzie dobrą portrecistką, a to, co widzi, jest rzeczywiście bardzo dobrym dziełem sztuki. No i wreszcie w Monachium powstaje ta ikona malarstwa boznańskiej, czyli dziewczynka z chryzantemami. Nie wiemy, kim jest portretowana. Pojawiają się różne domysły, że to może być dziewczynka z rodziny bodajże Komorowski, ale chyba to nie jest ważne. Najważniejsze właśnie jest przedstawienie małej, zmęczonej troszkę pewno pozowaniem modelki, o niesamowitych oczach. I te oczy to są chyba właśnie najpiękniejsze oczy w twórczości boznańskiej. Może troszeczkę rozgorączkowane, ale jak najbardziej prawdziwe, efektowne. Myśmy przy okazji wystawy Boznańską, konserwatorzy wzięli Boznańską do badań, bo jakby przygotowanie, oczyszczenie obrazów to jedno, ale ze względu na posiadaną w krakowskim muzeum taką pracownię badań fizyko-chemicznych, Boznańska została przebadana właśnie pod kątem używanych barwników, ilości tych barwników. Okazuje się, że ta Boznańska, która dla nas jest taką symfonią szarości i bieli, jest malowana bodajże w 18 różnych barwnikach, które artystka tak zestawia, że powstaje no tak niesamowicie efektowne dzieło, powiedzmy, i kolorystycznym, i kompozycyjnym, i nastrojowym. No i może my nie wiemy, kim była ta dziewczynka, choć no, nie jesteśmy pewni. Ona pojawiła się na jej portretach kilkakrotnie. Tu chyba jest troszeczkę młodsza i tu wydaje się na pewno chora. Taka jest lekko zaróżowiona i totalnie zmęczona pozowaniem. Zresztą często się śmiano z Boznańskiej, która swoje obrazy bardzo bardzo długo wypieszczała i proces malowania był u niej bardzo, bardzo długi. W związku z tym ponoć zdarzało się tak, że dziecko, które zaczęła portretować,
dorastało i czasami te obrazy pozostawały niedokończone. Ale to jest taka anegdotka i tych portretów dziecięcych niedokończonych wcale nie ma aż tak dużo. Tu też pojawia się kolejna elegancka dziewczynka, tym razem w różu. Też nie wiadomo, kim jest. I też przy okazji wystawy udało się ją wypożyczyć, bo było to chyba najdrożej sprzedane dzieło Olgi Poznańskiej w historii rynku aukcyjnego polskiego. I właściciel na szczęście jakby czuł, że on, obraz jest jego, ale że z chęcią podzieli się swoją własnością z innymi. Dzięki temu mogliśmy na żywo zobaczyć portret Zadumanej, bo taki jest tytuł tego obrazu. Tutaj znowu Poznańska na ulicy Paryskiej. No coś mi rzeczywiście te zdjęcia poprzeskakiwały. I też zaczęłam Państwu mówić, że Monachium to też życie poznańskie jako młodej kobiety. Plotka o Nałęnie była raczej plotką, natomiast na pewno jej miłością życia był Józef Czajkowski, był krakowski malarz, designer, zajmujący się również architekturą. Tu jest na zdjęciu z archiwum poznańskiej, ona go również sportretowała. My znamy dwa portrety i miłość, znajomość nawiązana w Krakowie, kontynuowana w Monachium, w pewnym momencie została postawiona na oszczu noża, bo Poznańska, aby kształcić się dalej, Monachium osiągnęła znowu to, co kobieta artystka mogła osiągnąć, Poznańska musiała podjąć decyzję, co dalej. I taką też jej, taki wymóg też postawił przed nią Czajkowski. I Poznańska wyjechała do Paryża. I Czajkowski w mało elegancki sposób zrywa z nią, po prostu wysyła do niej list, mówiąc, że miała wybór, wybrała Paryż. I to był znowu wybór kobiety, która chciała spełnić swoje marzenia, bo prawdopodobnie gdyby związała się z Czajkowskim, wróciłaby razem z nim do Krakowa i pewno malarstwo stałoby się jakimś dodatkiem do życia rodzinnego. W momencie, kiedy wyjechała do Paryża, wpadła w najbardziej artystycznego miasta, które dopingowało ją do dalszej pracy malarskiej, mogła się rozwijać, a przede wszystkim mogła całą siebie poświęcić malarstwu. Natomiast portret, zarówno ten w pionie, jak i ten portret Zamyślonego Czajkowskiego, do końca życia miała zawieszony w swoich kolejnych pracowniach. I też ten moment tego zerwania z Czajkowskim stał się takim jakby zamknięciem poznańskiej jako kobiety. Ona od tego czasu jakby przestaje zauważać modę, zatrzymuje się na tym około 1900 roku i zaczyna wyglądać coraz mniej korzystnie, nie tylko ze względu na to, że się starzeje, ale właśnie na to, że przestaje dbać o swoje kreacje i po prostu właśnie zatrzymuje się. Tu jest jeszcze jej zdjęcie z Czajkowskim w pracowni. Tu Państwo widzą po tej stronie, przepraszam, jest ten portret, który tam się gdzieś pojawił na slajdzie. Tu jeszcze jeden przyjaciel, nie wiemy, czy to była jakaś większa miłostka, czyli Franciszek Mączyński, który trząsł architekturą młodopolską Krakowa, który się przyczynił i zaprojektował choćby Pałac Sztuki. Też pisano, że to był romans, ale na pewno były to jakieś bardzo dobre koleżeńskie układy, bo potem Poznańska już z Paryża, chcąc przebudować swój dom w Krakowie, właśnie prosiła Mączyńskiego o pomoc architektoniczną. Tu są różne wersje rysunkowe bądź węglem malowane jego portretu. No i najbardziej śliski z adoratorów poznańskich, bodajże Faleński, który
pisał do mnie przepiękne listy, pięknie je adresując, że moja kochana Oluniu, tam przeróżne właśnie określenia świadczące o wielkim uczuciu, które on do niej ma. I taki pięknie pisał, jak to tęskni, jak ją kocha, a na końcu pisał, że właśnie jest w kłopotach finansowych i czy ona mogłaby sprzedać futro i mu przysłać pieniądze. I ta znajomość się dosyć szybko, na szczęście chyba dla Olgi Poznańskiej, zakończyła, acz też była świadectwem i pokazywała właśnie pewną stronę osobowości poznańskiej. Ona była, bardzo lubiła ludzi chyba, a ludzie to wykorzystywali. I jakby cały czas nigdy nie była w stanie się wzbogacić, mimo że była popularna, sprzedawała obrazy, miała zamówienia, dostawała nagrody, to było wiadomo, że zawsze komuś pomoże. Jeżeli nie finansowo, to na przykład ofiarowywała jakąś martwą naturę, która kogoś tam finansowo ratowała. Czasami za obraz brała pół kwoty, licząc na to, że drugą połowę dostanie wkrótce, ale to wkrótce to było nigdy. I nawet taki kolekcjoner sztuki polskiej, Felix Manga-Jasiński, pisał do niej listy, nakazując jej i mówiąc, że ona jest bardzo dobrą i bardzo ważną artystką i ma się cenić, ale jakby to nigdy do niej nie dotarło. I kolejny etap życia poznańskiej to jest Paryż. Wyjeżdża do niego w 1897 roku. Wynajmuje pracownię i zaczyna toczyć życie artystki coraz bardziej znanej, artystki, której portrety były pożądane. Także ta kolejka chętnych do ich malowania była prawdopodobnie w jej pracowni non-stop. Na wakacje przyjeżdża do Krakowa i tu również krakowianie, podążając za modą, zamawiają swoje portrety. Jednym z portretów, który namalowała w Krakowie, był wizerunek Henryka Sienkiewicza. Jak przyjeżdżał do Krakowa, to mieszkał u siostry, albo w każdym razie vis-a-vis prawie Olgi Poznańskiej przy ulicy Piłsudskiego. I okazało się, że podczas powstawania portretu okazało się, że oboje mają nieznoszące się charaktery i seanse portretowe zakończyły się w końcu awanturą. Na szczęście Poznańska ten portret dokończyła, natomiast ani Sienkiewicz go nie zabrał, nie kupił. Natomiast Poznańska bardzo szybko go sprzedała miastu Kraków, a za pieniądze, które otrzymała, zrobiła chodnik przed swoją kamienicą. W Krakowie też powstał portret Feliksa Mangi-Jasińskiego, więc tego naczelnego kolekcjonera artystów polskich, ich mecenasa i takiego człowieka, który wyznaczał ówczesne trendy artystyczne, który również w swoich zbiorach obok 280 prac olejnych posiadał również pracę Olgi Poznańskiej, co znaczy, że ją cenił i uznawał jako dobrą artystkę. Malowała również krakowskie dostojne hrabiny, jak na przykład hrabinę Sapierzynę. Ten obraz powstał we Francji, ale jest takim mistrzostwem poznańskim, jeżeli chodzi o malowanie kreacji kobiecych, a także biżuterii. Wiadomo, że bardzo była na punkcie tych malowanych tkanin wrażliwa i czasami zdarzało się jej ubierać swoje modeli bądź modelki w jakieś efektowne wdzianko. Z tym obrazem też jest związana anegdotka, bo jest to Gabriela Rywal, literatka, która znana była ze swojej urody, jak wyczytałyśmy. Natomiast na tym portrecie jednak tej urody nie ma. Gdzieś znalazłam informację, że portretowana nie odebrała tego portretu z pracowni poznańskiej. Prawdopodobnie ta uroda nie była na nim zbyt olśniewająca i po prostu on nie zyskał akceptacji z portretowanej pani.
To z kolei jest córka krakowskiego prezydenta. Ja też tak troszeczkę pokazuję, bo one wszystkie jakoś korespondują z Chmielarczykową, którą tutaj Państwo mogą na żywo podziwiać. Kobiet mniej lub bardziej urodziwych, ale właśnie w pięknych kreacjach, z piękną biżuterią, a przede wszystkim z twarzą i oczami, które mówią całą prawdę o nich. Tu pojawiają się dzieci malarza Bójki, zaprzyjaźniony i w Krakowie, i w Paryżu malarz Ludwik Puszek poprosił o sportretowanie swojej żony Julii Puszetowej razem z synkiem, który potem zostanie rzeźbiarzem, synem Jackiem. Tu znowu się pojawia jakaś statyczna matrona. I wreszcie pojawiają się dwie dziewczynki Chmielarczykówny, czyli córki tutaj towarzyszącej nam matrony i ona sama. Rodzina Chmielarczyków to była krakowska rodzina zaprzyjaźniona z Poznańską. W momencie, kiedy jak ona siedziała w Paryżu, to mąż pani Chmielarczykowej, pan Chmielarczyk, jakby załatwiał jej tu wszystkie sprawy właśnie związane z administrowaniem kamienicy, którą cały czas posiadała. Też czasami udawało mu się sprzedawać jej obrazy i tak też troszeczkę otaczał ją opieką finansową. I obok portretów Boznańska malowała wnętrza pracowni. Dlaczego wnętrza? Oj, przepraszam, znowu mi się coś tu przerzucało. Bo Boznańska nie lubiła wychodzić na zewnątrz. Nie wiadomo, czy to był jakiś element choroby, czy po prostu ją to zewnętrzny świat przerażał. Jej królestwem była pracownia, którą i w Krakowie, i w Paryżu, jak tutaj Państwo widzą, portretowała. Ach, jeszcze liczę na to. Nie, to nie ma, przepraszam, coś się podziało. Oprócz tego, jeżeli nie przychodzili modele i nie miała jakiegoś innego pomysłu malarskiego, malowała swoje autoportrety. I w nich również zachowywała tą swoją dewizę, że portret ma być prawdą o modelu, bo tak troszeczkę niekobieco na kolejnych swoich wizerunkach nie ukrywała swoich gorszych dni, jak tutaj jest tak troszeczkę opuchnięta, nie ukrywała wreszcie starzenia się i choćby na tym jednym z ostatnich jej portretów widać, że jest tu już starą kobietą i znowu to widać też w oczach, które są rzeczywiście oczami staruszki. Była całkowicie inna choćby od Jacka Malczewskiego, który zawsze pozostawał na swoich autoportretach piękny, młody, dostojny i zawsze na nas patrzył z taką artystowską wyższością. Tu Boznańska jest zwykłą kobietą, która ma lepsze, gorsze dni i tego wcale nie ukrywa. Obok wnętrz pracowni pojawiają się pejzaże, ale te pejzaże właśnie ze względu na to, że ona nie lubiła bywać na zewnątrz, znalazła metodę najprostszą. Malowała je z okien swoich kolejnych pracowni. Tutaj jest pracownia paryska na Montparnasse z elementem nowoczesności, czyli jadącym tramwajem. Ta pracownia była troszeczkę wyżej, co też widać w tej perspektywie, którą udało jej się uchwycić. I tu proszę zwrócić uwagę właśnie na to, co mówiłam, że te pejzaże są całkowicie inne od dosyć takich statycznych portretów. Ona je maluje nie na zamówienie, nie na wystawy, tylko właśnie dla swojej własnej przyjemności, czyli jakby może sobie pozwolić na większą swobodę malarską. Tutaj maluje też już widziany przez Państwa obraz, maluje pejzaż przez okno, który też było takim chwytem. I bardzo nietypowy i będący dla nas zagadką pejzaż z Pizzy, ponieważ nie ma żadnego potwierdzenia, że ona tam była i przypuszczenia są takie, że po prostu namalowała go eksperymentując i malując go z zdjęcia bądź z kartki pocztowej. I kolejnym tematem
który zdominował jej twórczość, były Martwe natury, które z kolei były dla niej nie tylko jakimś artystycznym wyzwaniem, ale też właśnie taką formą prezentów czy ewentualnych rozliczeń. Uwielbiała kwiaty i mimo, że ta pracownia coraz bardziej była skromna, to kwiaty zawsze w niej były, więc ten temat malarski zawsze miała pod ręką i mimo, że maluje tutaj kilkoma bardzo szybkimi, takimi bardzo chaotycznymi, mogłoby się wydawać, uderzeniami pędzla, to ta misa z wodą jest odmalowana fantastycznie. Tu pojawiają się chyba maki, też w takim przeszklonym dzbanie z widoczną wodą, czy przepiękne nasturcje, o których się mówi, że właśnie też zarówno format, jak i taki sposób zakomponowania, że zajęty jest dół, potem pojawiają się jakieś elementy pionowe, ten sposób malowania może być wzorowany i inspirowany drzeworytami japońskimi. Z czasem te martwe natury robią się takie coraz bardziej abstrakcyjne. Rodzeństwa jest coraz starsza, ma coraz więcej problemów zdrowotnych, choćby z oczami, ale do końca życia maluje. Do końca życia towarzyszą jej zwierzątka. Tak jak Państwo mówiłam, ona rzeczywiście jest kojarzona właśnie z tymi myszkami, więc te myszki rzeczywiście w tej pracowni były, a że były myszki, nie mogło być kotków, ale za to mogły być pieski. I piesek Kiki towarzyszył jej wiernie i był również przez nią portretowany. Jak jeden z portretowanych wspominał po śmierci Kiki, został on wypchany i siedział na kozetce i jakby cały czas jej towarzyszył. Poznańska umiera w 1943 roku w Paryżu, więc dosyć w takim niefortunnym momencie, kiedy nikt nie myśli o tym, co zrobić z pracownią. Parę lat wcześniej cały czas towarzysząca jej siostra Liza popełnia samobójstwo i Olga umiera sama, otoczona tylko przez przyjaciółki. Również w ostatnich latach życia opiekował się nią pan Szymański, to był radca ambasady Polski, który chyba pomaga w każdym aspekcie życia, od różnych czynności klinicznych, aż po sprzedaż i obrazów, czy jakiś właśnie nadzór finansowy. I ostatnią wolą Boznańskiej było, żeby jej pracownia, wnętrze pracowni, wszystko to, co we wnętrzu się znajdowało, trafiło do Krakowa. To oczywiście w 1943 roku nie mogło się stać, także ta pracownia została przyjęta właśnie przez jej przyjaciółkę i dopiero po jej śmierci w latach 50. udało się, podobno wagony całe przyjechały właśnie elementów pracownianych do Warszawy, potem do Krakowa i udało nam się pozyskać właśnie takie cenne i tak choćby na wystawie idealnie się sprawdzające, bo pięknie rozmaicające elementy, jak właśnie jakieś materiały malarskie, jak znane i pojawiające się na obrazach fotel, z którym oczywiście był problem na wystawie sprzed paroma laty, bo każdy obiekt, który jest prezentowany na wystawie, przechodzi przez opis konserwatorski. I obiekty na wystawie założenia mają być idealne i myśmy musiały specjalne pismo z moją współkuratorką napisać, że bardzo prosimy o niekonserwowanie tego fotela, bo dzięki temu jest autentyczny, pokazuje jak był wysłużonym elementem jej pracowni. Tutaj pojawiają się zdjęcia, które pozyskała od takiej mojej imienniczki, Urszuli Kołaczkowskiej, która była malarką i tkaczką żyjącą w Zakopanem, także portretowaną i tkacy, ale dlatego ją tu pokazuję i mówię o niej, bo przed wojną była w Paryżu i jako osoba zainteresowana sztuką, wiedząc, że
o czym każdy Polak prawdopodobnie przyjeżdżając do Paryża wiedział, że w Paryżu mieszka Boznańska i można ją odwiedzać, więc Urszula również ją odwiedziła i że parała się też fotografią, wykonała kilka zdjęć starej Boznańskiej. Mówiła nawet, że artystka zaczęła ją malować, ale właśnie i wiek, i to tempo pracy nie pozwoliły jej skończyć. I też jej wrażenia z tej pracowni były takie, że właśnie cała masa obrazów, kwiaty i niesamowity kurz. Tutaj już taka Poznańska, też autorstwa Kołaczkowskiej. Tu się nie pomyliłam, bo tu te obrazy mają być. I to ta końcówka życia Boznańskiej, ta jej starość, bardzo trudna, bardzo samotna, sprawiły, że my właśnie patrzymy na Boznańską jako na taką malarkę, która malowała szaro-burę obrazy, zamknięta w swojej pracowni, właśnie w otoczeniu tych myszek. Tymczasem pracując w Paryżu, dbała o pokazywanie, o prezentowanie swoich prac. Po pierwsze, pokazywała je na paryskich salonach i dzięki temu portrety, ich nie policzyłam, czyli ten trzy portrety zostały kupione do Muzeum Luksemburskiego w Paryżu, co nie każdemu się zdarzało. Obecnie o różnych tam roszadach w Muzeum Luksemburskim, podziałach, one są własnością Muzeum d'Orsay, więc tego najbardziej znanego muzeum sztuki końca XIX wieku. Co prawda w magazynie, ale jednak są elementem zbioru. W 1938 roku Boznańska miała swoją salę na Biennale w Wenecji. To też było niesłychane wyróżnienie, bo nie każdemu dane było wystawiać aż tyle prac. Ona tych prac wystawiła kilkanaście i wiemy, że niektóre z nich kupił Wiktor Emanuel, niektóre bodajże ten portret męski kupił Wiktor Emanuel. Ta praca trafiła do kolekcji prywatnej. To jest taka świeżynka, którą teraz pokazuję, bo właśnie nasze informacje jeszcze niedawno właśnie kończyły się na tym, że ją pozyskał, że trafiła do prywatnej kolekcji we Włoszech. Tymczasem właśnie około miesiąca temu zgłosiła się do krakowskiego Muzeum Pani, mówiąc, że jest przedstawicielką właściciela i ten obraz będzie sprzedawany w Polsce, także bodajże za miesiąc w Warszawie będzie go można wylicytować na aukcji. Niestety ma ceny włoskie, więc prawdopodobnie Muzeum Krakowskiego raczej na pewno nie będzie na niego stać. Ale jest jakimś też przykładem tego, że Boznańska się wówczas spodobała. Parę lat wcześniej wiemy, że pracownię Boznańską odwiedził Japończyk, bodajże Ohara się nazywający, jakiś bogacący się wówczas przemysłowiec japoński, który specjalnie przyjechał do Paryża, aby budować czy inwestować w malarzy impresjonistów, ale też odwiedził Boznańską i zakupił dwa obrazy, portret śpiewaczki operowej i martwą naturę z kwiatami. I też dzięki wystawie i różnym odwiedzającym wystawę osobom udało nam się dotrzeć do tych prac, bo okazało się, że znany przemysłowiec w jakiejś mieścinie w Japonii założył, czy pozostawił po sobie muzeum i kuratorzy japońskiego muzeum przysłali nam te prace. Też niedawno się okazało, że jakaś jej praca jest w Kanadzie, w Muzeum Verheerena w Belgii i to wszystko były prace, które ona sprzedawała za życia. Była również bardzo popularna w kręgach amerykańskich, bo zarówno pokazywała swoje prace na wystawach w Stanach Zjednoczonych, ale też Amerykanie, będąc w Paryżu, taki trend panował, że odwiedzali ją i zamawiali u niej swoje portrety, a jakby bardziej zdeterminowanie, to ponoć zdarzało się tak, że wysyłali swoje zdjęcia do pracowni w Paryżu i w ten sposób zamawiali swoje wizerunki. I cały czas Boznańska była może niedoceniona, bo to za mocne słowo, ale 2014 rok był takim dobrym momentem, bo to się zbliżała rocznica jej urodzin, aby przypomnieć ją i
uhonorować wystawą, no zwłaszcza, że Kraków, jako to miasto, któremu ona zapisała i wnętrze pracowni, jak przy okazji obrazy, które się w tej pracowni znajdowały, no Kraków powinien się w jakiś sposób zrewanżować. Bo pierwsza wystawa była w 60 roku, więc to już kilka pokoleń wstecz i teraz postanowiłyśmy pokazać może nie najlepsze, ale takie najciekawsze, najbardziej intrygujące obrazy poznańskie, ale też pokazać właśnie jej europejskość i to, że ona może śmiało konkurować właśnie z ważnymi nazwiskami tej europejskiej sztuki. Zwłaszcza i też pokazać różne źródła jej inspiracji. Tutaj nie bez ale pojawiła się infantka Velázqueza, bo też wspomnienia poznańskich przytaczane przez takiego malarza, który z nią przeprowadzał wywiad, wiadomo, że jako dziewczynka była, odwiedziła Paryż, odwiedziła Louvre i w oko wpadł jej obraz Velázqueza właśnie z infantką, z czerwoną wstążeczką. Taka świetlistość malowania, także twarz i malowanie włosów wywarło na niej duże wrażenie. Więc to był taki pierwszy obraz, który, pierwszy artysta, który musiał się znaleźć w jej towarzystwie. Nie wiem, czy mam tu inne ujęcia, ale też pojawił się Whistler, bo choć sama nie mówiła o tym, że się nim inspiruje, wiadomo, że go oglądała i oczywiście niektóre obrazy takie zamglone, jak choćby tutaj ta dziewczynka w białej sukni, czy stojący obok chłopiec, to zderzenie szarości z czernią bądź z bielą bardzo współgrało z obrazami nazywanymi zresztą przez Whistlera symfoniami. I dzięki takim zestawienia rzeczywiście można było poznańską postrzec w innym świetle. Pojawiły się oczywiście elementy z pracowni i coś, co też było bardzo takim, chyba po raz pierwszy konserwatorzy odważyli się zaprosić widzów do jakby swojej pracowni, oczywiście specjalnie zaaranżowanej przestrzeni, która bardzo chyba też adekwatnie była nazwana kliniką obrazów, w której pokazywali właśnie, jak prace poznańskie zmieniały się przez lata, jak oni pracowali nad tym, żeby je oczyścić i doprowadzić do takiego stanu, w jakim poznańska je widziała. Malowała głównie na tekturze. Zdarzało jej się w młodości używać płótna, natomiast potem tylko prawie wyłącznie tektura, jako prawdopodobnie element łatwiejszy do przygotowania. Dosyć niestarannie zresztą ją przygotowywała do malowania, werniksowała, ale też tak nie idealnie, więc było to bardzo duże wyzwanie dla konserwatorów, którym wydaje mi się, że podołali i jakby zwieńczeniem tego była konserwacja dziewczynki z chryzantemami, o której Państwu mówiłam, że właśnie odkryto tam taką ilość barw, jak niespodziewaną wręcz. Ja osobiście miałam obawy, jak poznańska zostanie przyjęta, bo jednak może jest to takie, jest to bardzo kameralne malarstwo, te twarze, które na nas patrzą, ale jednak 180 mniej lub bardziej urodziwych matron, parę dziewczynek, było dosyć trudnym tematem, ale okazało się, że prawdopodobnie właśnie potrzebujemy takiego bardzo wyciszonego, kameralnego malarstwa i naszą wielką radością było to, że na wystawę rzeczywiście przychodziły tłumy i kolejki, które oglądaliśmy przed kasą, to było takie wielka przyjemność. Znaczy bodajże 56 tysięcy widzów w Krakowie ją obejrzało. Oczywiście Warszawa, która potem przyjęła wystawę, jak to Warszawa miała ponad 100 tysięcy frekwencji. Ale jakby to było dla nas też potwierdzenie tego, że takie dobre malarstwo, niekoniecznie impresjonistów francuskich, tylko właśnie skromnej artystki realizującej swoje marzenia jest również dobrym tematem i ludzie, widzowie potrzebują takich wrażeń. No, także to z mojej strony tyle, ale jeszcze bardzo z przyjemnością bym z Państwem porozmawiała, żeby Państwo mieli jakieś przemyślenia.
to pytania, to służę. Jeszcze parę ominęłam zdjęć, bo one właśnie jakoś tak wyskoczyły nie po drodze. To jest zachowana też suknia Olgi Poznańskiej, która właśnie z tą pracownią do nas przyjechała, którą nosiła albo Olga, albo jej siostra, ale właśnie kuratorka tkanin mówi, że to była niesłychanie modna kreacja, więc jakby to też jest zaprzeczenie tego, że ona przynajmniej w młodości lubiła się ładnie ubrać. Dopiero właśnie po tym okresie, po nieudanej miłości, jakby zamknęła się w tych wszystkich nowinkach i była na nie nieczuła. Tu jest zdjęcie bodajże z pracowni monachijskiej. Nie bardzo wiadomo, dlaczego ona ma tyle zdjęć, ale bardzo one nam pomagają. Pracujemy nad katalogiem dzieł wszystkich, co się okazało być jakąś syzyfową pracą, bo rzeczywiście tych obrazów jest pomiędzy 1000 a 2000, więc niesłychany dorobek, ale dzięki tym kolejnym zdjęciom jakoś staramy się też identyfikować, datować obrazy, bo Poznańska nie zawsze to robiła. Datowanie bardzo rzadko, więc właśnie bądź zdjęcia, bądź udziały w wystawach jakoś tam pomagają w tym. Jeszcze jest młode. Nie, już chyba nie było jakichś takich zdjęć, które mi uciekły. Może to zostawię, tak jak będziemy rozmawiać, żeby ona na nas patrzyła. Pochowana jest w Paryżu sama. Nie wiadomo, gdzie siostra jest pochowana. Nie wiem, to przynajmniej rodzice w Krakowie, także... Jeżeli Państwo mają ochotę jeszcze o coś zapytać, podzielić się... Ile z tych tysiąca prac, powiedzmy, jest rozpoznanych, że one są na, tutaj w Polsce? A, to tego... Znaczy właśnie my nad nim pracujemy i myślę, że mamy uchwyconych w tej chwili około 800 prac. I z tym, że nie powiem Panu, jaki to jest procent, że jest w Polsce. Po prostu ze świata mamy uchwycone 800, czyli pewno drugie tyle jeszcze gdzieś istnieje. Ale to pojawiają się bardzo zaskakujące czasem sytuacje są, bo jak zaczęliśmy pracować nad wystawą, to na stronie muzeum pojawiło się takie ogłoszenie. Umieściłyśmy, że właśnie przygotowujemy wystawę Olgi Poznańskiej, poszukujemy prac. I napisał do mnie człowiek z Francji, że drugą kuratorką była Ewa Bobrowska, która mieszka w Paryżu, więc od razu ją skontaktowała. No i okazało się, że ten człowiek na jakiejś aukcji wyprzedażowej jakiegoś podrzędnego rzeźbiarza pod Paryżem kupił obraz. Obraz mu się podobał, choć był ciemny, brudny, pofalowany, ale powiedział, że coś w nim było. I zaczął go czyścić taką jakąś metodą domową i znalazł sygnaturę poznańską. No i się do nas zgłosił. Kupił go za 80 euro. A przed wystawą go postanowił sprzedać bodajże za 20 tysięcy go sprzedał. Więc jeszcze tutaj widać, te obrazy się pojawiają. Niektórzy wiedzą, co mają, a niektórzy właśnie mają takie szczęście po prostu, barwne, klasyczne. Bo jak na tak właśnie, była chyba niesłychanie pracowitą osobą. Pracowała dzień i noc, paliła papierosy i piła herbatę chyba i pracowała, bo kochała to chyba i te wszystkie etapy jej życia, właśnie to, że opuszcza rodziców, jedzie do Monachium, potem z Monachium do Paryża, poświęcając miłość, tak mi się wydaje, że potwierdzają to, że ona chciała malować, tworzyć i to było całe jej życie. Więc jak tak naprawdę się cały czas realizowała. Krakowa nie lubiła, aczkolwiek pod koniec życia chyba wracała właśnie do tego, co najlepiej pamiętała. Także nawet był taki moment, że po reformie krakowskiej akademii Julian Fałat, który objął stanowisko rektora, chciał ją zaprosić do objęcia katedry malarstwa dla kobiet. Byłaby to niesłychana rewolucja, bo to jeszcze był ten czas, 1897 rok, kiedy kobiety nie mogły studiować. Najwyraźniej Fałat chciał zrobić jakiś pierwszy krok, żeby uhonorować kobiety.
ale Buzajska odmówiła. Powiedziała, że właśnie Kraków wysysa z niej energię, nie ma ochoty kształcić i przekazywać praw do malowania jakimś rozkapryszonym pannom i szczęśliwa została w Paryżu, a właśnie do Krakowa wakacyjnie tylko i wyłącznie wpadała. Jakie ceny osiągają te obrazy? Ten obraz, który się pojawi w grudniu, który przyjechał z Włoch, ma cenę wywoławczą między 600 a 800 tysięcy i moim zdaniem jest to gigantyczna kwota, bo martwe natury na przykład są po 40, portrety w zależności czy damskie, czy męskie też 100-200. A ten prawdopodobnie, jeżeli zostanie sprzedany, no to ją troszeczkę też na inne widełki cenowe wniesie. Nie w Dysie wystawiona? W Dysie u niego będzie, tak. Jakie są wymiary? Oj, nie wiem. Ale to jest płótno, tak? To jest tektura. To jest tektura. Więc... Ale to pewno też dlatego, że rozumiem, że klient jest włoski, więc pewno inne przeliczniki, inne ceny znane. Także Kraków pewno no, nie ma szans, żebyśmy jako muzeum startowali, więc no, może jakiś prywatny kolekcjoner sprawi i dzięki temu obraz się tutaj zostanie w Polsce. Zobaczymy. Państwo mają jakieś fundusze, tak, na nowe obrazy, tylko że ograniczone? Tylko ograniczone i zazwyczaj zwracamy się do ministra. Minister co roku otwiera takie programy, takie jak granty i to się wypisuje specjalne podania i na razie udawało nam się kupować. A jakby konkurentem Poznańskim w Krakowie jest Wyspiański. W tej chwili te fundusze, które mamy właśnie, znowu facet wygrywa. To znaczy w tej chwili ile jest obrazów poznańskich? W Krakowskim Muzeum jest 150. Przy czym około 100 to są takie, które przyjechały od niej z pracowni. Reszta była albo kupowana, albo przychodziła w darze, choćby od Feliksa Jasińskiego. Oprócz tego mamy szkicowniki, co jest z rzadkością, aż słabo ekspozycyjną i tak intensywna z pracowni, czyli właśnie pędzle, sztalugę, palety, a również księgozbiór, który jest w bibliotece, jest dostępny, pokazujący, co ona czytała, bo poczytała. I księgozbiór jest momentalnie przez te myszki nadgryziony. Tak to wygląda. Jeżeli nie mają Państwo pytań, to ja bardzo serdecznie chciałem podziękować naszej prelegentce i także Państwu, że zechcieli przybyć tutaj do nas, do muzeum. Ale teraz jestem troszkę w niezręcznej sytuacji, bo też chciałbym zaprosić Państwa na następny tydzień. W piątek mamy kolejny wykład z cyklu stulecia, obchodów stulecia odzyskania niepodległości. No i niestety ja będę miał ten wykład, więc... Ale bardzo gorąco zapraszam. Dziękuję bardzo. Jakby Państwo mieli pytanie, nie można znaleźć jakoś jeszcze na stronie muzeum, więc proszę pisać. Służę przemyśleniami.